Siemano mordeczki, witam was w kolejnym odcinku i gorąco pozdrawiam z miasta Oaxaca w stanie Oaxaca. Jest to stolica stanu, jedno z najbardziej interesujących kulturowo miejsc na mapie Meksyku. Przede wszystkim słynących z bardzo dużych gór, bogatej kultury i oczywiście bardzo dobrego jedzenia. Plan jest taki. Chciałbym wam pokazać troszkę tego jedzenia. Nie będę w stanie zjeść dużo, ale idziemy teraz na market, na którym sprzedają tradycyjne potrawy. I chciałbym wam zaprezentować jedno z tych dań. Zobaczymy, co nam zaoferują. A później przejdziemy się na Stare Miasto. Zobaczymy, co tam słychać. Dzisiaj jest niedziela, godzina około 12:30. Nie, już jest pierwsza, więc generalnie myślę, że będzie cicho. Na Socalo, czyli na Parque Central, powinno być dość sporo ludzi, ponieważ w niedzielę raczej większość ludzi ma wolne. Zobaczymy, co nas dzisiaj czeka. Ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o Oaxacę, to słynie ona z produkcji wyrobów czekoladowych oraz z produkcji mezcalu. Mezcal to jest takiego typu drink wytwarzany z agawy. Smakowo jest dość mocny, od 42-43% do nawet 48%. Więc generalnie wczoraj próbowałem. Jest dość mocnym drinkiem, ale w smaku jest bardzo, bardzo dobry. Coś w stylu naszego bimbru, tylko troszkę mniejszy voltaż. No i co, znalazłem już market. Szukam wejściówki i idziemy jeść coś smacznego. Buenos días. Lavar manos. Dobra, trzeba było umyć rączki i macie market. Na markecie ogrom żarcia. To, co chcemy znaleźć, to jest mole. Polecali mi to bardzo, więc idziemy szukać. Buenas tardes, ¿tienen mole colorado? Sí, amigo. ¿Sí? Sí. Se va con pollo. ¿Con pollo? ¿Con la pierna o algo? Pierna o muslo, sí. Ok. Sí, me dijeron que aquí puedo uno, por favor. Sí, y para beber agua de Jamaica o piña. Jamaica. ¿Tienen de piña? De Jamaica tengo. Ok, ok. Si es posible, este agua en plástico para llevar afuera. Un coloradito con muslo, pierna. Con pollo, como comen aquí local, no sé. Sí. Znaleźliśmy tutaj miejsce i ceny macie w ten sposób. La carta ma bardzo dużo pozycji. I co, będziemy zaraz próbować. Mercado 20 de Noviembre jest głównie znany z jedzenia. Jest tutaj bardzo dużo restauracji, takich powiedzmy boksów. Oni to nazywają. O, muy rápido. Yeah. I już dostałem jedzonko, także mole colorito, colorado, si? Sí? Coloradito. I que lleva dentro de este mole? Esta salsa. Es el chile, guajillo, pan, chocolate. Mm-hmm. Okay. Se muele. Okay. Więc jest to ciekawe połączenie chile z czekoladą. I do tego macie jak zwykle tortilki, także zaraz spróbuję i powiem wam, co o tym sądzę. Zobaczmy.
To nam polecił przewodnik z wczorajszej wycieczki, bo rodzajów tego mole jest generalnie bardzo dużo. No generalnie jest pikantne, ale tak próbując nie czuję tutaj czekolady, natomiast samo mole jest pikantne, no i połączenie smaków jest bardzo interesujące, więc jeżeli ktoś lubi takie mieszanki, serdecznie polecam. Podaję to z ryżem, jak widzieliście, i tortylkami. Do picia zamówiłem sobie agua de Jamaica, czyli taki rodzaj naparu herbacianego. Kończę jedzenie i lecimy zjeść coś jeszcze. Jedzonko zjedzone, oceniam na bardzo dobre. Te sosy o nazwie mole mają dużo składników w sobie. Jest to ogromna mieszanka smaków. Podawane są zazwyczaj z kurczakiem, którąś tam część kurczaka, udko czy jakieś, czy noga z kurczaka. Zapłaciłem za wszystko 120 peso. Generalnie no cena spoko, bo zamówiłem jeszcze pićko, więc lecimy teraz w stronę Socalo, a jeśli mi się uda, to pokażę wam, że Oaxaca jest generalnie miastem otoczonym przez góry. I jakby no jest to taki symbol tego miasta, jest tutaj bardzo górskie tereny i tak dalej. Za chwilę będziemy na Socalo, to pokażę wam, jak wygląda tutaj architektura. Wbijamy już na Socalo. Jedna rzecz, która bardzo rzuca się tutaj w oczy, jeżeli chodzi o Oaxacę, to odsetek rdzennej społeczności, czyli ludzi z plemion indigenous, jest tutaj znacznie większa niż w poprzednich miastach, które odwiedziłem. Jest to jeden z biedniejszych stanów, ale jeden z najważniejszych miast, jeżeli chodzi o kulturę w Meksyku. No i tak prezentuje się Socalo, czyli Park Central. Mnóstwo ludzi, ogrom ludzi, którzy odpoczywają sobie tutaj w cieniu. Sprzedawcy, czekolada, jacyś muzycy i tak dalej. Jest teraz godzina około w pół do drugiej, więc jakby myślę, że tutaj życie zaczyna się dopiero wieczorkiem. Ale generalnie w parku Socalo przebywają ludzie lokalni. I tak jak wam mówiłem, jest on traktowany jako odpoczynek dla ludzi. Jest generalnie tutaj taka statua, na której czasami występują jacyś ludzie. Wczoraj przechodząc tutaj, bo Socalo to jest zawsze budynek rządowy, czyli jakiś tam ratusz oraz kościół oprócz parku, więc wczoraj przechodząc tutaj było bardzo dużo ślubów. Były dwa śluby, bardzo dużo, były po prostu dwa śluby, które no ciekawie było zobaczyć tą kulturę, ale nie miałem wtedy kamery, więc tutaj macie katedrę. Katedra dość spora. No i co, wokoło żyją ludzie, wszyscy się bawią, chillują. I tak wygląda życie na Socalo w Oaxace. Przejdziemy się jeszcze trochę w tamtą stronę, żeby zobaczyć dalszą część, albo nie. No, katedrę sobie odpuścimy w środku, nie będę jej filmował w środku, natomiast przejdziemy sobie w tą stronę. Pokażę wam resztę architektury. Mam wrażenie takie, że Puebla podobała mi się po prostu bardziej architekturalnie. Oba miasta są ładne, natomiast Puebla wydawała się dużo ładniejsza, dużo bardziej kolorowa i tak dalej. Pogoda w Oaxace, mogę wam powiedzieć, że jest znacznie cieplej. Jest tu około 600 metrów niżej.
Siemanko, witajcie w drugim dniu. Chciałem wam przedstawić Sofię. Sofia jest Meksykanką, Oaxaqueña i poznaliśmy się kilka dni temu. I w tym momencie idziemy na Mercado po raz kolejny zjeść sławne tlayuda, które można nazwać tak zwaną meksykańską pizzą. I jest to typowe jedzenie z Oaxaki. A następnie albo pokażę wam czekoladę, albo tak zwane niebes, czyli lody. Jak widzicie, macie w karcie różne pozycje. Mole różnego koloru, quesadillas, tamales, różne dania, ale tak naprawdę to, co nas interesuje, to są tlayudas. I tutaj macie, one wyglądają tak, jak duża, wielka pizza, ale ja zamówię zamkniętą. Czyli jest po prostu łatwiej zjeść, jakby tortilla złożona na pół. Zaraz wam to zaprezentuję. Jeszcze przed tym, jak dostaniemy jedzenie, chciałbym wam pokazać, jak wyglądają banknoty meksykańskie. A więc Sofia wam wytłumaczy. Hola. ¿Qué es esto? Como... Ok, este es un billete de 500. Como tal, estamos en la ciudad de Oaxaca y es un personaje representativo que fue el presidente del estado de Oaxaca, Benito Juárez. Entonces, este es un billete de 500, representativo de él. Pueden ver del otro lado que se encuentra la ballena, que también es representativo de México, pero en la parte de Baja California. Ajá. ¿Y ese es el presidente? Este es Benito Juárez, así es. Uno de los más favoritos. Sí, ok, eso es billete de 200. Ajá. ¿Quién son estas personas? Es José María Morelos y Pavón y Miguel Hidalgo Costillas. Y bueno, aquí tenemos el halcón, que también es representativo del país, de México, y estos dos personajes que también influyeron mucho en la Revolución Mexicana. Ok, bueno, entonces esto tenemos billete de 100. Y... este es diferente. ¿Por qué existen los dos de cada una? Realmente es ya, ahora sí que del Banco de México, que está sacando los billetes, los está actualizando, pero eso no es como que lo hagan siempre. Y esta es Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer muy importante para la historia de México. Ok, ¿es una mujer de religión o...? Sí, exactamente. Ok, era perfecto. Una... y aquí son mariposas. Ah, sí, yo conozco, me dijeron que hay una montaña en Michoacán. Sí, es de la mariposa monarca. Es muy representativa también de México. ¿Por qué? Porque viajan bastantes kilómetros. Normalmente, bueno, es de Canadá y van a justamente México. Mm-hmm. Perfecto. Y eso es uno de los últimos, es 50 pesos. ¿Qué tienen aquí? También es mariposa. Ok. Creo que mariposa es importante para México. ¿Y quién es? No sé. Es el mismo. Ok, es el mismo. ¿Es ella? Él. Él, ok. ¿Y eso es de 20? Aquí no sé qué tiene. Hola. Sí, gracias. Jedzenie przyjechało. Dwa ostatnie, które mam, to jest 10 peso, 10 peso, wygląda w ten sposób. I un pesito, czyli jedyneczka, najmniejsze. Existe más pequeño que un peso? Sí, 50 centavos. Ok, solo 50. Déjame ver si tengo por acá. Perfecto. Tak się prezentują wszystkie pieniążki. Jest jeszcze banknot de 1000. Lo más grande es de 1000 o hay más? De 1000 pesos. 1000 peso, ale nie mamy. De qué es? De un peso. Este es de 2 pesos. 2 pesos. Este es de 5 pesos. 5 pesos. Sí, gracias. No tengo de 50 centavos. To jest 5 peso. I centavos, 50 centavos es como 50... Są cada una. Ok. Es la mitad de peso, czyli połowa peso. To jest jakby 50 groszy, a to jest 2 peso. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o pieniądze i dalej czekamy na jedzonko. ¿Cómo se llama esto? Estas son enmoladas. Enmoladas. ¿Y sí. qué lleva dentro? Muy bien. Bueno, a veces las enmoladas las pueden hacer con algo que se llama pollo. Bueno, el pollo. ¿Pollo? Entonces pueden rellenarlas con pollo o solamente la pura tortilla. No, gracias.
es solamente la pura tortilla. En este caso es solamente la pura tortilla y el mole negro, que es uno de los platillos más representantes del estado de Oaxaca. También tiene queso, queso fresco, y en este caso lo pedí con chorizo. Ok, perfecto. Parece muy rico. Rionda świetnie. ¿Chorizo es un tipo de salchicha picante? No es como salchicha, es diferente, pero es del cerdo. Ok, perfecto. Nada, checamos na moją zajudę. Hola, buenos días. Buenos días. Me gustaría grabar un poquito para mi familia cómo se hace la ayuda. ¿Está bien? Ah, pero ¿cómo le hago? Porque no... No, está bien. ¿Cómo esto? Porque me gustaría doblada y quiero grabar cuando es abierta. Ah, ok. Sí. Porque la voy a doblar y se me va a romper. Sí. Porque sí. Se me olvidó y la doré. Ah, ok. Está bien. Voy a dar la ayuda a ver si es parte. Macheta. ¿Qué lleva dentro? Lleva asiento de puerco, un poquito. Después le vas a echar pasta de frijol. Ajá. Nosotros le echamos verdura y después queso y quesillo. El queso es el que se desmorona. ¿Es tipo oaxaqueño? Ajá, queso fresco. Y el quesillo es el que se deshebra. ¿Y el carne es de qué? Ajá, después le echamos aguacate, tomate y la carne es de res. Okay. Hay carne de res, hay chorizo de puerco y la roja es cecina de puerco. Okay, perfecto, muchas gracias. I tak wygląda tlajuda w wersji złożonej. I co, i w tym momencie zobaczymy test. Voy a hacer un test de sabor. ¿Cómo se come esto? Es como un sándwich. Está muy caliente. Es mega gorące. No i co, wszystko to co macie wewnątrz i zobaczmy jak smakuje. Muy caliente. Sí. Está muy rica. Smak jest mega dobry. Połączenie smaków bardzo tutaj pasuje. Jest też pomidor. Ja mega lubię pomidory. No i zaraz poprosimy o salsę, także tak się prezentuje tlajuda. Ja sobie spokojnie zjem z Sofią i pójdziemy łapać czekolady albo lody. Ok, jesteśmy już po zjedzeniu. Mega smakowało. I moje nazywało się tlajuda, jeszcze raz powtarzam. ¿Cómo se llama el tuyo? ¿Qué comiste? Enmoladas. Enmoladas. ¿Te gustó? Sí, estaba muy rico. Sí, muy rico. El mole de aquí de Oaxaca es muy bueno. Muy, sí, muy, muy rico. La comida de Oaxaca es súper riquísima. Sí, entonces, teraz idziemy spróbować chapulines, czyli ya na to mówię insekty, ale Sofia mnie upomina, że to nie są insekty. ¿Por qué no insectos? No, porque insecto es más como algo no tan bien. Mira, de hecho aquí hay chapulines. Aquí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Son insectos, sí? Son chapulines. Chapulines. ¿Y dónde se encuentra? Esta viene en Puebla, o sea, en los pastos. ¿Pero en jardín o algo? No, en los pastos. Los pastos. ¿Puedo probar? Porque nunca probé. No sabía que se come esto en México. Ok, to jest chapulín, robak, insekto. Chapulín. Insekto. Vamos a comer. Espero que no vaya a morir. No. ¿No? Espero que tenga sabor. Va a brincar, no va a morir. A 43. La medida. Ah, ok, 3 medidas. ¿Cómo? Y una son 40. Es muy salado. Ah, picante. Ajo. Dużo soli. Jest crunchy, takie chrupiące. I jest po prostu prażone. Eso se hace con fuego, sí, como... Asado? No, este ya está preparado. Ya está preparado. Este lo puede comer una salsita, una tlayuda. No, pero la preparación, ¿no lo dora? Este se hierve. Termina de hervir y se le echa sal. Ya terminando que esté salado, ya nada más fríe usted el chile, el ajo y revolverlo con chile, ajo. Sí, es picante. Pica trochę y es como popcorn.
para mí parece como popcorn. Palomita. Un poco. Popcorn sabor picante. Ale no zobaczcie, ciekawa, ciekawa rzecz. Tutaj macie jedne, tu macie drugie i tu macie trochę inne. A teraz Sofia wytłumaczy wam, dlaczego jemy chapulines. Por qué se come chapulines? Por qué? No sé. La verdad es que no sé por qué los comemos. Realmente sé que son muy nutritivos. O sea, los chapulines son súper mega nutritivos. Y además se pueden acompañar de diferentes formas. Aquí en México comemos tanto insectos, como él dice, pero son chapulines. También comemos flores, como es la flor de calabaza. E igual es muy, muy, muy rica. La puedes meter en una quesadilla y sabe muy bien. Pero en realidad no sé por qué los comemos. Solamente sé que tiene... Eso ya es como de... Hace muchos años que lo hacen. Es como un alimento de mucho tiempo. Ok. Muchas gracias. De nada. ¿Tú te maché lo de tipo de la Oaxaca? ¿Es un tipo de Oaxaca? ¿Cómo? Ah, ¿este? ¿La Michoacana? No sé. Dices michoacanas, pero... Ah, entonces sí es de Michoacana, sí. Ok. To są też typowe lody meksykańskie, nazywają się... ¿Cómo se llaman? Helados. Pero helados... Nieves. Ah, bueno, nieves, ¿sí? Helados. Sí. Se llaman... Nazywają się nieves, czyli tak jakby po polsku... Nieve jest como snow. Aha. Sí, śniegi. Sería ice cream. Sí, sería ice cream. No, więc mówi się lód, ice cream, śnieg, nie wiem, coś w tym stylu. Y sí, voy a ver. Muy es o smaku limonki. Me gusta. Uh-huh. Es muy refresco. Sí, también es pistacho. Pistacho, sí. Także to by było na tyle. Myślę, że to by było na tyle w tym vlogu. Dzięki serdeczne za oglądanie. Ja wam muszę decir adios. Subskrybujcie, komentujcie i zapraszam na kolejne przygody z Meksyku. Ciao, ciao. Bye.